Szanowni Państwo, miejsce osobowe Żubin, Janka, Robin,
Bliżej tam! Zrobiłem krajakiem 1-0 bramkę w 20 minucie z następnym zawodnik do nas przyszedł. Ja też potwierdzę Wiadowski Dawidowi z Meteorologii. Thank you.
20 na wejście wojska Dave Christian. Ej! Kurde! Kuba!
i przypominam Państwu kolejny mecz, to może być bardzo ciekawy mecz. Ten mecz zostanie rozegrany też 19 kolejka, 11 sobota o godzinie 13. No, przede wszystkim gratuluję Robertowi i Wiśle zwycięstwa, aczkolwiek z naszej strony muszę stwierdzić, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Muszę pochwalić chłopców za to, że zostawili kawał serducha na boisku. Pokazali, że mimo w sumie praktycznie juniorów i też potrafią grać w piłkę i na poziomie trzeciej ligi, tak? No jestem mega zadowolony i myślę, że no taki dobry obraz zostawiliśmy tutaj i pomimo takich ciężkich warunków stworzyliśmy niezłe spotkanie, tak? Było troszeczkę otwartej gry. Troszeczkę wiadomo, wyrachowano i w sumie tyle. Nie? Jeszcze raz mówię, gratuluję Robertowi i Wiśle. Z kilku względów dla mnie był to szczególny mecz. Najważniejszym jest to, że pracowałem tam ostatnie półtorej roku, że jestem wychowankiem tego klubu, więc dla mnie osobiście miał to taki specjalnie wydźwięk ten mecz. Niemniej jednak za ten mecz jest tylko 3 punkty. Jakoś specjalnie nie przygotowywaliśmy się do tego spotkania. Lublianka przyjechała młodym składem, ale trzeba spojrzeć na to, że Wisła też tutaj nie ma jakiegoś zespołu bardzo starego. Tutaj oprócz dwóch doświadczonych zawodników, Korolskiego, który doszedł do nas w ostatniej chwili wczoraj, i Sudego, to my też mamy bardzo młodą drużynę. Wystarczy spojrzeć w protokół. W pierwszym składzie wyszło 5 młodzieżowców. Reszta oprócz Korolskiego, który zaczął dzisiaj mecz na ławce, to są sami młodzieżowcy. Co do samego przebiegu spotkania, na pewno duży wpływ miało na sam mecz to, że śnieg padał przed meczem. Boisko było bardzo ciężkie. Zawodnicy się z trudem otrzymywali na nogach. Niemniej jednak za dużo nie pozwoliliśmy Lubliance. Faktycznie grali tam młodzi ludzie, bardzo ambitni. Też dla nich brawa przeszkadzali nam bardzo dużo, tyle ile mogli. Dobrze, że poszli w tym kierunku, że będą grali młodzieżą. Trzymam za nich kciuki, a my mogę tylko po meczu pogratulować chłopakom, bo łatwe to spotkanie tak naprawdę nie było. Było tutaj wiele debiutów, chłopcy z niższych lig lub chłopcy, którzy dosyć długo nie grali. Widać było po nich mimo wszystko stres. Mam nadzieję, że to już oswoją się z tą atmosferą, jaka tutaj jest, i z meczu na mecz mam nadzieję, że będzie lepiej, bo my też jesteśmy drużyną, która złożyła się w ostatniej chwili tak naprawdę, bo transfery, których dokonaliśmy ostatnio, to były piątek, więc dzisiaj jest mecz niedziela, także to też jest niecodzienna sytuacja, ale ja z optymizmem patrzę w przyszłość i liczę na to, że z meczu na mecz będziemy lepiej grali. 3 punkty zostały w Sandomierzu, to jest najważniejsze, a to nie była jazda figurowa, żeby tutaj noty jakieś były, chociaż kilka akcji na tym ciężkim boisku pokazaliśmy. Zabrakło skuteczności, bo sam Kuba Pryliński mógł strzelić 3 bramki. No, co tu można powiedzieć więcej? Martwi mnie tylko to, że po 3-0 pozwoliliśmy Lubliniance wyjść z szybkim atakiem i strzelić bramkę. Mam nowe taki pogląd na to, jakich mam zawodników. Mówię dużo, jak to się mówi, materiału, ale tak naprawdę tylko w meczach ligowych możemy stwierdzić przydatność zawodników do drużyny. Myślę, że też
W tej drużynie rozpoczęła się rywalizacja o to, kto będzie występował w pierwszej jedenastce. Myślę, że to nas będzie napędzało.